Cześć, witajcie na wypadzie. Dzisiaj pogadamy sobie o sprzęcie, jaki ja używam w górach, na wyprawach. I może zaczniemy od początku. W trudnych miejscach używam takiego kasku. To jest taki prosty kask z uchwytem na kamerkę. Tak wygląda. Oczywiście tak, kijki trekkingowe. Tutaj macie taki model, już wam pokażę, gdzie jest taki bolec, wyskakuje tutaj tak samo z drugiej strony, w ten sposób. Nie macie zakręcanych czy tam zamykanych, tak jak niektórzy mają. Jeszcze mi się to nie zepsuło. Trochę już przeżyły te kijki. Macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć możliwości regulacji. I dla każdego można, że tak powiem, znajdzie się odpowiednie. No i potem składamy szybciutko, jeżeli potrzebujemy. I mam taki komplet. Komplet kijków, które ja używam. Tu nakładki. Podstawowy czekan. Nic szczególnego. To akurat jest 60. Turystyczny. Na razie wystarczy. Tak to wygląda. Też już troszkę ściachany. Co jeszcze zabieram na wyprawy? Taką sapereczkę czasami biorę, bardzo prosta. Trzeba będzie się rozglądnąć za jakąś aluminiową, bo ta jest metalowa, ciężka. Ale jest taka, to się używa takiej. Czasami ją biorę. Teraz tak. Tu mam raki, też takie podstawowe, koszykowe, też już swoje przeszły, bo są ze mną od początku. Tu już trochę się rozwalają, tak to wygląda. Mówię, że trochę już przeszły, trzeba będzie ich naostrzyć. Ale to przed następną wyprawą na pewno coś się z nimi zrobi. Dopóki działają, to nie zmieniam. Chyba że jakieś buty będą inne kupione, to wtedy może raki się do nich dokupi. Teraz tak. Buteleczka z gazem. I tu akurat 300 gram. To nie ma znaczenia jaka firma. Taką buteleczkę używam. Z reguły jak jadę samochodem, biorę drugą w zapas. I do tego palniczek. W ten sposób. I składamy. Bardzo mały, lekki, poręczny. Jedyna wada, no to nie ma tego zapalania, nie ma tego iskrownika. Ale jest niezawodny. Nakręcamy. Rozkładamy. I możemy już stawiać. I działa. Tak wygląda. Tutaj mam czołóweczkę, też nieodzowny element, właściwie to podstawowy. Nieważne jakie są plany, czołówkę zawsze trzeba wziąć. To jest akurat dobrej firmy czołówka, reklamować nie będziemy, ale naprawdę dobrej firmy. Sprawdza się na 3 bateryjki. Jak ktoś będzie z was chciał wiedzieć, jakie to są firmy, to proszę napisać w komentarzu.
to się jakoś zgadamy. Teraz tak, stuptuty. Na pewno trzeba w warunkach takich, powiedzmy, zimowych, czy jakichś tam bardzo błotnych, żeby buty się nie zniszczyły i doły spodni, żeby nie zamokły. To takie stuptuty też podstawowe czasami zabieram. To już było. Teraz tak, oczywiście uchwyt do kamerki, jak filmuję, albo filmuję z kasku, albo mam takiego, o, takiego selfie sticka. To jest taka specjalna ramka dokupiona do kamerki. No i spoko, sprawdza się na razie. Plasticzek jest, ale jeszcze się nie zepsuła, a już swoje przeszła. Kubeczek do zjazdów albo do asekuracji. To też w trudnych momentach się używa. I teraz tak. Mam trochę tego szpeju. Ekspresy też do asekuracji. Tak wyglądają. Mam kilka, akurat tutaj wziąłem 3, ale mam chyba 6 sztuk. Teraz tak, tu odepnę. Dobra, oczywiście uprząż. Ja mam też podstawowy, że tak powiem, podstawowy jakiś tam model. Mam jeszcze inne uprzęże, ale ta jest fajna, mi pasuje, więc takiej używam. I do uprzęży też, jeżeli są via ferraty, ląża. Już wam pokażę. Tego typu ląża. Tu jest na takich gumach z absorberem. I teraz tak, wyjaśnię, bo większość osób nie wie, co to jest. To jest taki absorber. Tu jest część taśmy. I jeżeli jest jakiś taki mocniejszy upadek, to ona tu się potrafi rozerwać i jeszcze nam zaabsorbuje, żebyśmy nie mieli takiego strasznego szarpnięcia. Ale to tylko w przypadku takiego mocnego upadku. Także wiele razy użyte, jeszcze absorber nie strzelił, więc nie jest źle. Miejmy nadzieję, że na razie nie trzeba będzie nowej kupować. To jak idziecie właśnie sobie na via ferraty, czy tutaj one nawet się sprawdzają na łańcuchach, fajnie przechodzą. Także takie coś, jeżeli ktoś chce się zaasekurować, nawet na orlej perci, tam jest trochę fragmentów, może sobie to użyć. Ja praktycznie raz, tylko pierwszy raz jak szedłem na rysy w zimie, to wziąłem, ale raz się tylko przypiąłem, żeby sobie odpocząć tam już pod szczytem, a tak to w ogóle w Polsce tego nie używam. Teraz tak, dostałem takie coś fajnego. Teraz wam pokażę. Poduszeczka. Bardzo przydatna rzecz. Trzy wydechy i macie poduszkę. Poduszkę już macie gotową.
Bardzo fajny, miły materiał w dotyku. Tu można sobie ściągnąć pokrowiec, uprać. Fajna rzecz, bardzo przydatna przynajmniej dla mnie. Bardzo lekka. No i przede wszystkim poręczna. Dobra. Teraz tak, przechodzimy. Tu mam namiot. Nie wiem, czy mówić firmę, czy nie. Kupiłem przez internet. Powiem tak, bardzo średni, mało miejsca, więc nawet nie będę wam mówił, nie będę go polecał, także, ale na razie taki mam, taki będę używał, dopóki się już nie skończy, chociaż już mówię, na pliku Lenina już porwało mi trochę ten namiot, ale zszyłem i jeszcze parę wypraw i może zmienimy na coś, że tak powiem, coś innego. Na razie musi być. Teraz tak, śpiwór to na chłodniejsze że tak powiem klimaty, tak wygląda, typu trumna, dlatego że tu na dole jest wąsko strasznie, na górze no jak cię mogę, z kapturem, z kieszonką i tutaj w środku, nie ma koszulki, nie pamiętałem, czy jest. Powiem tak, jest to syntetyczny, dużo miejsca zajmuje, ale jest bardzo ciepły, przynajmniej dla mnie. Parametry ma takie, że ekstremalna do minus 37,6, komfort do minus 10. Ale no wszystko zależy, jak kto marznie, tak? Mi to na razie wystarcza, bez problemu. Fajny śpiwór, tylko że niestety dużo miejsca zajmuje. Więc no, można mieć śpiwór mniejszy, ale nie wiem, jakie będą tam parametry. Teraz tak, używam dwóch plecaków. Też już nie ma znaczenia, jaka to jest firma. Natomiast taki plecak, jeden, 20, na takie ataki szczytowe, na takie szybkie wyjścia albo jednodniowe. Bardzo fajny plecak. Bardzo fajny plecak. Naprawdę polecam. Otwieranie z boku. Tutaj mamy jeszcze parę kieszonek. Tu jest jedna kieszeń. Tu jest z boku otwieranie, to jest ta główna kieszeń. Tu jest ta główna. Tutaj możemy, tu jest jeszcze ta siateczka, możemy sobie coś wsadzić. Oczywiście w środku mamy kieszonkę na jakiś tam telefon, czy dokumenty, czy cokolwiek. I tu mamy jeszcze jedną. To jest tak jak we wszystkich plecakach, ta kieszeń taka wewnętrzna. Jest tutaj, zaraz wam pokażę, na takim metalowym stelażu to jest zrobione. Tu jest siateczka wentylacyjna. No i co? No i uchwyty. Jedna, tutaj macie jedną, tu macie drugą kieszeń. Też taką siateczkowaną. No siateczka ma to do tego, że to na długo nie wytrzyma, ale jak tak się oszczędza, to w miarę. Bardzo fajny plecak. Dobra. I teraz przechodzimy do najważniejszego plecaka. Dla mnie najlepszy plecak na świecie. 70 plus 15 komin, czyli mamy 85 litrów. To już jest naprawdę bardzo pojemny. Nie dość, że jest bardzo pojemny, ma dużo schowków. Może o nim zrobię jakiś osobny filmik, bo jest sporo tego.
Natomiast mówię, no ja używam na takie już większe wyprawy, bardzo dobry system, tutaj ten nośny, mnóstwo regulacji, ale to tak jak powiedziałem, może zrobię na osobny film, bo sporo można o nim poopowiadać. Wypcham go, wtedy będzie lepiej, że tak powiem, widoczny. Dobra, pokażę wam jeszcze buty, jakie używam. Trochę brudne, bo byłem ostatnio na wyprawie, trzeba będzie je wyczyścić. GTX-y, naprawdę bardzo dobre buty. Sporo przewodników górskich widziałem właśnie w takim modelu. To są takie alpejki. No natomiast ja używam w każdych warunkach. No wiadomo, że nie w lecie, ale no na zimę, na takie duże mrozy mi się trochę nie sprawdzają. Będę musiał coś pomyśleć o czymś innym, ale są bardzo wygodne. No i co, mogę je polecić. Są jeszcze dalej w sprzedaży. Jak liczycie na to, że im dłużej tym cena spadnie, to się pomylicie. Ja kupiłem w 2018 roku i do tej pory jest podobna, bo kupiłem w jakiejś promocji, do tej pory jest podobna cena, także tutaj nie ma szans. To, co wam powiedziałem tutaj o sprzęcie, to jest mój sprzęt podstawowy. Wiadomo, że dochodzi jeszcze karimata, jakieś inne bambety. Natomiast tak, miałem matę samopompującą, która powiem wam, że w ogóle się nie sprawdziła. I naprawdę z wyższej półki miałem matę samopompującą. Zepsuła się na wyprawie w pierwszy dzień. No i musiałem spać na nienapompowanej, ale wiecie jak to wygląda, jeżeli jest śnieg i no kiepsko było, ale no musiałem jakoś przetrwać. Natomiast teraz używam zwykłej karimaty. Słuchajcie, jak macie jakieś pytania odnośnie sprzętu, chętnie pomogę. Było na tyle gadki o sprzęcie. Będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie mój kanał. Zapraszam też na inne filmy na kanale. No i co? Dzięki i do zobaczenia.